Cześć, zapraszam Was dzisiaj na test Garmina Dashcam 56, czyli małego rejestratora o dużych możliwościach. To, co zwraca uwagę na pierwszy rzut oka, to przede wszystkim bardzo małe wymiary urządzenia. Dzięki temu rejestrator jest bardzo dyskretny. Z tyłu mamy ekran 2 cale, na którym wyświetlane są podstawowe informacje o nagrywanym obrazie, a także możemy się przeklikać przez ustawienia wygodnie 4 przyciskami, które znajdują się na prawym boku obudowy. Jeśli chodzi o sam montaż tego rejestratora w samochodzie, to zostało przemyślane bardzo dobrze, dlatego że jest to magnes, którym po prostu wpinamy się w przylepiec, który umiejscowiony jest na szybie. Tym samym łatwo możemy zamontować oraz zdemontować urządzenie. Dodatkowo głowica kulowa, którą możemy sobie regulować na nachylenie naszego urządzenia. Podczas pierwszego uruchomienia Garmin pyta nas, w którym miejscu szyby umiejscowiony jest nasz rejestrator i tym samym automatycznie dobiera tak ustawienia, żeby nagrywany obraz był jak najlepszej jakości. Jeśli chodzi o parametry nagrywania, 1440p w 30 klatkach na sekundę, 1080p w 60 oraz 720p w 30. Ja wybrałem tryb 1440p, czyli ten najwyższy i po prostu sprawdzałem, jak Garmin radzi sobie w ciężkich warunkach oświetleniowych, czyli jeździłem w nocy i w deszczu, a także podczas dobrej pogody jeździłem też pod słońce, dlatego żeby sprawdzić, jak działa HDR, który ta kamera ma. Obraz w tej chwili widzicie na ekranie, uważam, że jest nieźle. Na pewno na uwagę zasługuje także szereg czujników oraz funkcji, która ma ta kamera. Poza tym, że klasycznie nagrywa, czyli prowadzicie sobie kabel albo górą, albo dołem, dlatego że Garmin dołącza dwie długości kabla, co jest bardzo wygodne. Także wtyczka, która jest w zestawie, jest na 2 porty USB, więc jeśli macie tylko jedno gniazdo zapalniczki, na przykład w starszych samochodach, to możecie jednocześnie ładować telefon oraz ładować też rejestrator. On się automatycznie włącza po zapaleniu silnika i od razu zaczyna nagrywać, sygnalizując to czerwoną lampką w lewym dolnym rogu. Jest to wygodne, dlatego że zawsze macie pewność, że coś się dzieje. Jeśli chodzi o szeregi czujników, tak jak już wspomniałem, mamy tutaj na przykład tryb awaryjny, kiedy jest gwałtowne hamowanie lub przyspieszanie samochodu, wtedy ten rejestrator po prostu włącza nagrywanie awaryjne, które automatycznie daje do innego folderu, którego nie da się nadpisać. No wiadomo, że ten rejestrator po zapełnieniu karty zaczyna nadpisywać najstarsze nagranie, natomiast te awaryjne są zawsze bezpiecznie zachowane. Mamy tutaj także tryb parkingowy oraz wykrywania ruchu, więc kiedy kamerę zostawimy na podszybiu, no to kiedy na przykład kamera wykryje ruch lub wstrząs, ktoś, nie wiem, z nas uderzy albo ktoś przejdzie, będzie chciał, nie wiem, wybić szybę, to automatycznie kamera nagrywa to zdarzenie i tutaj, jeśli chodzi o baterię, ona jest w stanie pół godziny pracować na baterii. Kiedy zostawiałem rejestrator na noc w samochodzie, przychodziłem rano, nawet podczas takiej pogody, jak jest teraz, czyli okolice 0 stopni w nocy, ta bateria wytrzymywała, więc ten tryb parkingowy rzeczywiście ma tutaj rację bytu, dlatego że po prostu działa, ta bateria no Was nie zawiedzie i te pół godziny działania na tej baterii zupełnie wystarczą do tego, żeby ten tryb parkingowy dobrze działał. Mamy także ostrzeżenia dla kierowców, kiedy zbyt szybko zbliżycie się do poprzedzającego pojazdu, tym samym kamera Was ostrzega, a także kiedy zaczynacie zmieniać pas ruchu, także dostajecie informacje prosto na Garmin. Wbudowany GPS to kolejna ważna zaleta tej kamery, dlatego że pokazuje Wam aktualną pozycję, a także prędkość. Przydaje się to na przykład przy tym, kiedy chcecie udowodnić to, że nie jechaliście zbyt szybko, a na przykład stał się jakiś wypadek czy kolizja, no i w tym samym macie od razu informację, z jaką prędkością się poruszaliście. Na końcu jeszcze możliwość sterowania głosowego, tutaj raczej Bayer, dlatego że możecie powiedzieć OK Garmin i wydać mu polecenie. Dzięki temu na przykład zapiszę Wam dane zdjęcie czy też nagranie. Jeśli chcecie też szybko zapisać nagranie ręcznie, to nawet jak kamera jest umieszczona tutaj na swoim miejscu, to wystarczy raz kliknąć w przycisk, który jest na samym dole i wtedy automatycznie zostaje zapisana stop klatka lub też fragment filmu, którego nie chcecie przegapić. Oczywiście Garmin udostępnia też swoją aplikację Garmin Drive, gdzie możecie w pełni skonfigurować, zaktualizować oraz pobrać informacje z Waszego urządzenia. Aplikacja jest intuicyjna, darmowa i działa oczywiście na iOS-a i Androida. Na uwagę zasługuje także funkcja synchronizacji. Dzięki temu, kiedy macie więcej niż jeden rejestrator, możecie je połączyć w parę. I na przykład mając jeden rejestrator z przodu, drugi z tyłu, trzeci i czwarty z boku, bo tutaj możecie synchronizować aż 4 kamery, więc macie wtedy naprawdę obraz z 4 stron świata i wszystko widzicie, co się dzieje wokół Waszego samochodu, możecie sobie bezproblemowo ten obraz synchronizować. Nie musicie, broń Boże, prowadzić żadnych kabli, łączyć tych kamer w całość. Wszystko robicie przez aplikację, co jest bardzo wygodne i tym samym możecie sobie no, nagrywać jednocześnie przód i tył, a także umieszczać obraz w tak zwanej funkcji PIP, czyli Picture in Picture, no jeden na drugi, czyli na przykład dominujący obraz to kamera przednia, a z tyłu macie mniejsze okienko, gdzie pokazany jest obraz z kamery tylnej. To, co też jest bardzo ciekawą funkcją, to funkcja Travel Labs, gdzie możecie sobie nagrać całą podróż w formie timelapsa. W tym momencie wybieracie daną funkcję na rejestratorze, klikacie OK i wtedy cała nasza trasa jest nagrywana w formie krótkiego timelapsa, na przykład z Wrocławia do Katowic jesteście w stanie nagrać sobie to w postaci 1,5-minutowego klipu. No wygodne do podzielenia się na przykład na socjalki. Wiem, że sporo osób tak robi, więc taka funkcja też jest wbudowana w tego Garmina. Podsumowując, Garmin Dashcam 56 to kamera bardzo kompleksowa.
mająca GPS, bardzo wygodne mocowanie, nagrywa 1440p przy kącie widzenia 140 stopni. Spokojnie tablice rejestracyjne są do odczytania zarówno w dzień, jak i w nocy. Wygodne sterowanie, w pełni przetłumaczone menu po polsku, a także możliwość synchronizacji kilku kamer oraz komunikacja z wygodną aplikacją. Aktualną cenę urządzenia znajdziecie oczywiście w opisie. Ja tą kamerę mogę polecić, dlatego że jest to chyba najbardziej zaawansowana w tej chwili kamera, którą testowałem do tej pory, ale jest też najdroższa, co ma też oczywiście przełożenie na te funkcje, które ma. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, czy korzystacie z rejestratorów samochodowych. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rudblok. Czołem!